Dziękuję serdecznie. Zapraszam sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pana ministra Rafała Webera. Proszę bardzo, panie ministrze. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wysoka Izbo, 5 minut to naprawdę zbyt mało czasu, aby odnieść się do wszystkich zagadnień i pytań, które padły w tej gorącej dyskusji. Natomiast w pierwszej części swojej wypowiedzi pozostanę w tej konwencji historycznej, bo warto przypomnieć, co się działo w przeszłości i w jakim stanie rząd Prawa i Sprawiedliwości zastał drogi lokalne. Argument numer jeden. Szanowni Państwo, raport Najwyższej Izby Kontroli z roku 2014, a wtedy prezesem NIK-u był już pan były poseł, były minister Platformy Obywatelskiej Kwiatkowski, wyraźnie wskazuje, w jakim stanie wówczas były polskie drogi lokalne, gminne i powiatowe. 36% dróg gminnych i powiatowych w stanie złym, a 35% w stanie niezadowalającym. To jest raport Najwyższej Izby Kontroli przygotowany przez prezesa Kwiatkowskiego. To jest raport wstydu waszej władzy, raport wstydu wszystkich działań, których nie prowadziliście na polskich drogach samorządowych i możecie powoływać się na program, który wtedy funkcjonował, który został stworzony, ale widać, jak bardzo był on niewystarczający. Fakt drugi, liczby. Szanowni Państwo, Fundusz Dróg Samorządowych w roku 2019 to 6 miliardów złotych. A całe wsparcie za waszych czasów w ciągu 8 lat to 5,5 miliarda złotych. Tylko jednego roku przeznaczyliśmy na drogi gminne i powiatowe więcej niż wy w ciągu 8 lat. Dodając do tego rok 2020, ten obecny, łączna pula przeznaczonych środków 9 miliardów 200 milionów złotych, a dodając rok 2021, który za chwileczkę 12,5 miliarda złotych. To jest ta skala środków finansowych, które trafiają do gmin, głównie do gmin i do powiatów w ciągu czasów istnienia Funduszu Dróg Samorządowych. Tylko w ciągu 2 lat 10 500 kilometrów dróg będzie podlegało przebudowie, będzie podlegało modernizacji. Prawie 7 tysięcy umów zostało już podpisanych. Te inwestycje albo zostały już zakończone, jeżeli były mniejszej ilości, albo są prowadzone, jeżeli to przebudowy polegające na modernizacji większych ciągów drogowych. To są, szanowni Państwo, fakty, to są liczby. I macie prawo mieć teraz głowy w dole. Macie prawo mieć spuszczone głowy i zaglądać w telefony, bo nic innego nie możecie w tej chwili zrobić, inaczej zareagować nie możecie. Szanowni Państwo, Fundusz Dróg Samorządowych w chwili obecnej to 36 miliardów złotych. Dzięki tej ustawie zostanie poszerzony do 39 miliardów złotych. Także ta pula, która została zabezpieczona wcześniej gminom i powiatom, zostaje. Natomiast 3 miliardy złotych to są nowe środki, 2 miliardy złotych jako dofinansowanie dla urzędów marszałkowskich albo dla miast na prawach powiatów, jeżeli będą chcieli budować obwodnice w ciągach dróg wojewódzkich, i 1 miliard złotych na zdrowie i 1 miliard złotych dla 18 miast, które wojewódzkich, które są siedzibą urzędów marszałkowskich albo urzędów wojewódzkich. I jeszcze jeden temat, jeszcze jedno hasło. Muszę zdementować to kłamstwo, jeżeli chodzi o fundusz autobusowy. Jeżeli cała pula środków, która jest zabezpieczona, czy to w roku 2020, czy w roku 2021 z funduszu autobusowego będzie przez samorządy wykorzystana, to ona nie będzie ruszona. My chcemy tą ustawą przekierować na Fundusz Dróg Samorządowych to, co zostanie, żeby te środki, które zostały ciężko wypracowane, zostały skonsumowane na inwestycje drogowe, a nie wróciły do źródeł, z których pochodzą. Także myślę, że to bardzo pozytywne zadanie. Szanowni Państwo, teraz przedstawię, jeżeli moi koledzy będą w stanie mi pomóc, listę sukcesu. Na tej liście jest wymienionych 7 tysięcy zadań, które albo są w tej chwili prowadzone, albo zostały zakończone z Funduszu Dróg Samorządowych tylko i wyłącznie z dwóch. Ale nie będzie pan czytał. Szanowni Państwo, listy. To jest 30-metrowa płachta. Są tutaj wymienione gminy, powiaty ze wszystkich regionów, ze wszystkich województw, które uzyskały wsparcie. Które uzyskały wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych.
porozmawiajcie z tymi samorządowcami, porozmawiajcie z wójtami, ze starostami, porozmawiajcie z radnymi, z sołtysami. Oni wszyscy postulowali o te drogi. Oni wszyscy starali się o to, aby te inwestycje były wykonywane i te inwestycje są wykonywane. Będziemy dalej pisać tą historię. Będziemy dalej wspierać samorządy w budownictwie drogowym dzięki temu, że chcemy wygenerować środki finansowe, dzięki temu, że potrafimy to zrobić i dzięki temu jesteśmy wiarygodni. Poszerzenie Funduszu Dróg Samorządowych obiecał pan premier Mateusz Morawiecki. Za tym też ubiegał się pan prezydent Andrzej Duda. I my w tej chwili te starania, te głosy realizujemy. Bardzo gorąco dziękuję. 30 metrów bieżących, szanowni państwo. Tyle do tej pory zostało przy wsparciu środków, które zostały wygenerowane przez Prawo i Sprawiedliwość, zostało zrealizowanych. Jeszcze raz powtarzam, będziemy pisać tę historię nadal. Będziemy wspierać polskie samorządy, gminy i powiaty. Dochodzą teraz do tego miasta wojewódzkie, dochodzą urzędy marszałkowskie. Taka lista za kilka lat będzie oplatać cały Sejm. Będzie oplatać cały Sejm, ale co najważniejsze, szanowni państwo, z tych dróg korzystają polscy mieszkańcy. To są drogi, którymi codziennie dociera się do szkoły, do pracy, do sklepu, do kościoła, do ośrodka kultury, do ośrodka zdrowia. To są drogi, którymi codziennie miliony Polaków dociera w różnego rodzaju miejsca i w tym procesie, tego procesu nie zwolnimy. Ten proces pomimo epidemii koronawirusa, zobaczcie państwo, jakim jesteśmy w momencie. Kryzys gospodarczy, panie ministrze, bardzo blisko. Powolutku kończymy. A rząd zwiększa środki finansowe na inwestycje. I nadal będziemy tak czynić. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.